ta forma jest dobra nie tylko dla młodzieży, ale i także dla całego społeczeństwa, w którym żyjemy. I zespół nauczycieli historii wymyślił, że nie będzie to tylko jednodniowe święto, tylko tygodniowe przygotowanie do prawdziwego świętowania. Stąd w zasadzie cały szereg inicjatyw. Ta wystawa nawiązująca do wydarzeń z 1918 roku, ale również cały szereg innych przedsięwzięć. Konkurs na najpiękniej udekorowaną klasę, konkurs na plakat o tematyce patriotycznej, wielki test historii Polski, w którym naprawdę młodzież pięknie się zaprezentowała. To jesteśmy po prostu im to winni, żeby przyjść i uczcić, upamiętnić po prostu ich oddanie, zaangażowanie. Staraliśmy się o to, żeby pokazać, że w naszej szkole jest obchodzony ten dzień. My tu Oświęcimianie przychodzimy po to, aby oddać cześć i pamięć tym, którzy zginęli za nasz Oświęcim. Dziś jest święto, więc jest radość. No świętujemy. Wszyscy razem. Niech włodarze miasta widzą, co się dzieje. Co się dzieje? Oświęcim się cieszy, Oświęcim świętuje święto niepodległości. 11 kilometrów na 11 listopada. 11 kilometrów to jednak kawał drogi. Myślę, że większość osób, które tutaj dzisiaj się zgromadziły, codziennie jakiś dystans zaliczają. Może piątka, może dziesiątka, może dwudziestka, ale rzeczywiście bieganie wymaga systematyczności i to z tym się trzeba pogodzić, chcąc uprawiać tą dyscyplinę. Tam dwa razy w tygodniu trening lekki. Ja dopiero jestem początkującym biegaczem, więc na razie w zasadzie ten bieg takim na rozpoznanie mam swoich możliwości. Traktuję dzisiejszy ten bieg jako normalny trening, także... A jak forma, no zobaczymy po biegu, jak będziemy rozmawiać. No 11 kilometrów w biegu to chyba nie to samo, co podskakiwanie na ringu. Ale właśnie, żeby móc podskakiwać, to trzeba przebyć te 11 kilometrów. Oczywiście jest szczególny bieg, bo szczególna okazja, więc to jest jakby dodatkowy motywator, który sprawia, że chce się pobiegać. Frekwencja niesamowita w tym roku, chyba 3 razy więcej niż w roku ubiegłym. Niesamowita frekwencja. Jak to zrobiliście? Myślę, że te biegi, które od paru lat robimy, mają w świecie biegaczy bardzo dobrą renomę i nas lubią, po prostu przyjechali. Promocja pewnie też robi swoje. Promocja też. Przyciągacie biegaczy jakimiś, nie wiem, szczególnymi nagrodami? No więc to jest właśnie dziwne, bo nagrody mamy symboliczne. Nie ma pieniędzy za zwycięstwo, są po prostu symboliczne nagrody. Czyli autentycznie to jest bieganie dla przyjemności. Tutaj widzieliśmy także, że sportowcy innych dyscyplin biorą udział w tych biegach. To jest bardzo interesujące. Tak, są nasi bokserzy z Łukaszem Wawrzyczkiem na czele, z kickboxingu, ze Zbyszkiem Firkiem. Także wszyscy sportowcy z Oświęcimia chyba się zjawili u nas. No to w przyszłym roku ilu ich będzie? Ja myślę, że nam wystarczy, jak się ta frekwencja utrzyma. 200 osób. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że zaszczycił nas prezydent obecnością. Obiecał kiedyś publicznie, że pobiegnie w 11 i biegnie. Czyli słowo się rzekło, biegnie. Dotrzymał słowa. Dotrzymał, po prostu dotrzymał słowa.